jednowodne samochody marki Suzuki z firmy GZ. Ulica Kamczaka 1. www.gz.suzuki.pl. Zapraszam do odwiedzenia oczywiście i salonu, i sportowej. Znakomite samochody. Drużynę Tarnowską prowadził trener Zała. Do niedawna też na żużlu jeździł, teraz jest radnym, a co jakiś czas można zobaczyć także komentującego mecze żużlowe Roberta. Numer jeden w drużynie naszych dzisiejszych gości to Sebastian Ułamek. Z dwójką Marcin Rępała. Numer trzeci Jesper Monberg. Z numerem czwartym kolejny Duńczyk w składzie Tarnowskiej Unii to Patryk Hogarth. Z piątką Krzysztof Kasprzak. Numer 6 Szymon Kiełbasa. I z siódemką na plastronie Słowak Martin Waculik. Drużyna Kejlą Stali Gorzów, oczywiście trenerem Czesław Czernicki. Wielkie brawa dla trenera. Teraz czas na naszego kierownika drużyny, Krzysztof Orzeł. Numer 9, od razu głośne wielkie gratulacje. Mam nadzieję, że duże brawa dostanie teraz, bo wczoraj wygrał półfinał eliminacji do Grand Prix 2011 w Togliatti. Tomasz Gapiński, 15 punktów. Niepokonany. Życzymy oczywiście dzisiaj doskonałej formy i dużo zdrowia. Dawid Drut z dziesiątką. Z numerem 11 też pewnie jeszcze do niedawna obolały. Z tą pachwiną mówiłem Państwu o tym problemem. Były Duńczyk Nicky Petersen. No i tutaj mocno trzymamy kciuki, żeby dzisiaj odbudował swoją formę. Matej Żagar, dwunastka. Z numerem 13 kapitan Kejlu Stali Gorzów, Tomasz Goloch. Z numerem 14 Paweł Zmarzlik, zwycięzca półfinału srebrnego kasku. I z numerem 15 Przemysław Pawlicki. Również znakomita postawa w srebrnym kasku. W półfinale trzymamy kciuki oczywiście za finał, który się... Przemysław Pawlicki, kask niebieski. Chodzi o Pawła Zmarzlika, zaczepił się o bandę i no mało brakowało. Tutaj doświadczenie dało sobie znać, utrzymał się Paweł na motocyklu, ale jak widać po kilku metrach z kolei problemy miał z Szymon Kiełbasa w kasku żółtym. Zobaczymy, kto wygra start. Pierwszy wejdzie Bóg.
A więc jednak w tej powtórce Martin Watulik musiał poprzestawiać w swoim motocyklu coś szybciutko, bo ten start był rzeczywiście dużo, dużo lepszy w powtórce. Dawid Rut, kask niebieski, kask czerwony, najbliżej krawężnik, i kask kolejny Tomasz Gapiński, Sebastian Łamek w kasku żółtym i białym, Marcin Krępała. Jeździł nam się gaba Tomasz Gapiński. Fantastycznie. I Dawid Rut, można powiedzieć, że po upadku żadnego śladu nie ma. Gdyby nie te plasty, które... Całkiem nieźle. Jest ten Momberg, Duńczyk w kasku żółtym. Kolega z drużyny, Patryk Hoga w kasku białym. I Gorzowianie, czerwony, niebieski, Żagar. Trójki Duńczyków, która jechała najlepszym, okazał się nasz Niki Petersen. Niki Petersen w kasku czerwonym. Ale jak mówiłem, Jesper Momberg rzeczywiście zaimponował tutaj fantastycznym startem. Żółty w kaskach białym, Wacholik i w niebieskim Pawlicy. Teraz Żółwik tak zwany, obu zawodników. Gratulacje.
Zawodzi. Kolejne zwycięstwo na koncie zawodnika kraju Hamleta. Na dwóch pierwszych miejscach. Kolor Przemysław Pawicki nie zawodzi. Żółto-niebieski.
zupełnie tyle lepiej tego pozycyjny. Biały, Szymon, Kierowatna, Junior Kronowski, oni Krzysztof Kastrzak, ten bliżej bandy żółty. Thank you.
niebieski.